Jak zainstalować Windows 10 na MacBooku Pro z procesorem M1? Zainstalować i używać m.in. takiej aplikacji jak Microsoft Project, która pod Maciem nie działa. O tym dzisiaj powiem. A nazywam się Bernard Frugaj, jestem człowiekiem, który pomaga Wam w ogarnianiu historii komputerowych i pozakomputerowych. Prosiliście o podpowiedź, jak odpalać aplikacje Windowsowe w środowisku Maca, czyli na nowych. Macbookach Pro R czy Macu Mini z procesorem M1, czyli na nowej architekturze ARM. I o ile stare Maki, czyli te intelowe umożliwiały rozmaite opcje instalowania Windowsów, to w tych nowych znam tylko jedną opcję, mianowicie jest to aplikacja, jest to system Parallels. Czyli gdy potrzebuję na moim Macu pracować z Microsoft Projectem, bo to jest dobry przykład aplikacji, która działa tylko i wyłącznie w środowisku Microsoftu, której nie ma dla Maca, to Microsoft Project odpala na Windowsach 10, które mam zainstalowane na moim Macu właśnie w tym wirtualnym środowisku Parallels. Jeżeli masz podobną sytuację, czyli masz jakąś aplikację Windowsową, której potrzebujesz do pracy czy do rozrywki, czy do życia prywatnego, to czego potrzebujesz? No, przede wszystkim potrzebujesz tejże aplikacji Parallels. Ona jest płatna. Ja płacę mniej więcej 400 zł rocznie. Poza tym potrzebujesz wejść do tak zwanego Windows Insider Program, czyli zarejestrować się na portalu firmy Microsoft w takim programie testerów. To jest bezpłatny program. Logujesz się tam, używając swojego loginu Microsoftowego, czyli nie tego Teamsowego, firmowego, tylko tego prywatnego Microsoftowego. Logujesz się do tego programu i stamtąd pobierasz instalkę Windows 10 ARM64. I na ten moment, kiedy nagrałem ten materiał, to jest jedyny sposób, skąd można zdobyć Windowsy 10 pod architekturę ARM, czyli pod te nasze nowe procesory M1. I teraz, gdy masz już Parallelsy, masz już Windowsy, zainstalujesz te Windowsy, no to po prostu odpalasz sobie ze swojego pulpitu Macowego Windowsy i w tych Windowsach te aplikacje, których potrzebujesz. To jest proste, wymaga, tak jak słyszysz, nieco zachodu tych trzech kroków, ale działa to dobrze. Ja tego używam od pół roku, tak, i działa to bardzo dobrze. Natomiast przy okazji warto powiedzieć, że Parallels to jest wirtualizacja, czyli to jest tworzenie jakiegoś środowiska wirtualnego na naszych MacBookach. To środowisko wirtualne sprawia, że możemy tam mieć różne systemy operacyjne. Nas głównie interesował Windows 10, ale na przykład w moim przypadku mam też zainstalowane Ubuntu. Czyli równolegle do Windowsów, na swoim Macu możesz mieć Ubuntu. Jeżeli są jakieś programy, jakieś czynności, które potrzebujesz na Linuxie na Ubuntu na przykład wykonywać. I jeśli chodzi o z kolei instalowanie Linuxa w Parallels, jest to dużo prostsze niż jeśli chodzi o Windowsy, bo wystarczy, że po zainstalowaniu Parallels wybierasz ten system operacyjny, na przykład Ubuntu, że chcesz go zainstalować, no i instalujesz sobie. Środowisko wirtualne Ubuntu. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć nieco o konfiguracji. Otóż Parallels, tak mówiąc, prosto z pudełka jest gotowe do użycia, instalujesz tam systemy operacyjne, natomiast możesz też dodać różne opcje konfiguracyjne, czyli możesz zwiększyć przydział pamięci operacyjnej. Powiedzmy, jeżeli na moim MacBooku Pro mam w sumie 16 GB. Pamięci operacyjnej, to na środowisko wirtualne mogę przeznaczyć może dwa, może cztery, może 8 gigabajty, tyle co potrzebuję. Podobnie jeśli chodzi o rdzenie procesora. Mogę dać dwa, mogę dać cztery rdzenie, które będą wykorzystywane wyłącznie. To środowisko wirtualne. Także to jest dość dużo opcji konfiguracyjnych. Nie musisz się w nie zagłębiać, znaczy, żeby używać do jakiejś jednej czy drugiej aplikacji Windowsowej środowiska wirtualnego, to prawdopodobnie pobierzesz, zapłacisz za Parallelsy, pobierzesz Windowsy i będziesz działać. Natomiast w momencie, gdy nie potrzebować gdzieś tam więcej specjalistycznych rzeczy zrobić, dopracować, to chcę, żebyś miała, żebyś miał świadomość, że jest tam dość dużo tych opcji konfiguracyjnych. Tutaj na dole w opisie pod filmem znajdziesz linki zarówno do Parallels, jak i do tego programu Windows. Insider, że wszystko to, co potrzebujesz, żeby korzystać z narzędzi, o których mówię, jest tutaj w linkach w opisie. I oczywiście tradycyjnie zachęcam Ciebie też do polubienia tego filmu i subskrypcji kanału. Także reasumując, mój przekaz jest taki, że jest możliwość, żeby odpalić na najnowszym Macu z procesorem M1 aplikację. Windowsowe, aplikacje pod Windows 10, nawet sam system operacyjny Windows 10 oczywiście można odpalić, natomiast wymaga to kilku kroków. Kroków zarejestrowania się w programie Insider, program Microsoftu, pobrania wersji instalacyjnej, Windowsu oczywiście, zakupienia wcześniej licencji Parallels, natomiast po wykonaniu tych kroków to rozwiązanie jest stabilne i dobrze działa. Pogodnie pozdrawiam.